a sędzia dyktuje 11. Biegłem obok Pawła około pół metra. Paweł sam po prostu wbiegł w moją linię biegu i spowodował upadek obustronny i sędzia zareagował. W moim odczuciu ta sytuacja była ciut naciągnięta. Sędzia mógł równie dobrze wskazać, tak jak wskazał na punkt 11, równie dobrze mógł pozwolić rozpocząć grę gościom z 5 metra i dalej gra toczyłaby się w niezmienionym wyniku. Karnego bez większych problemów wykorzystuje Dariusz Gęsior, który w kilku ostatnich spotkaniach był bardzo bliski zdobycia bramki, ale najwyraźniej brakowało mu szczęścia. Lubię wchodzić na pole karne z głębi pola, więc sporo tych sytuacji może było, ale niestety w tym sezonie jakoś nie udało mi się trafić. No, musiałem się przełamać akurat na rzucie karnym. W 77 minucie portowcy ustalają wynik pojedynku. Paweł Drumlak podaje do Gęsiora, ten uwalnia się spod opieki w polu karnym i bez większych problemów dogrywa do podbrożnego. Strzał do pustej bramki i Pogoń prowadzi 3-0. W końcówce Stomil próbował jeszcze zdobyć honorową bramkę, a Pogoń podwyższyć prowadzenie, ale wynik nie uległ już zmianie. Jeśli chodzi o naszą grę w ofensywie, była ona zbyt pasywna, jeśli chodzi o dwóch napastników i stąd mało stworzonych sytuacji, z których byśmy mogli się pokusić o zdobycie bramki. Wygraliśmy ten mecz 3-0 i z tego jestem bardzo zadowolony i dziękuję wszystkim piłkarzom za angażowanie, za wkład w ten mecz. Dziękuję. W Szczecinie wpływy z biletów ponownie przyjął komornik, tym razem jednak na poczet pensji piłkarzy Pogoni. 3-0 dla Pogoni, ale rzut karny, bardzo kontrowersyjny, przy stanie 1-0. Czy można powiedzieć, że sędzia wypaczył wynik meczu? Tak nie do końca, dlatego że przy stanie 1-0 mogła być jakaś przypadkowa akcja. Tutaj widać było, że Stomil nie stworzy wiele akcji, że tutaj dziwiłem się, że trener mówi na konferencji prasowej o tym, że w ofensywie zagrali bardzo pasywnie. Ja myślę, że w meczach wyjazdowych trzeba zwrócić przede wszystkim uwagę na obronę, a tutaj obrona widać była dziurawa i jakże odmienne nastroje. W pierwszym meczu Jerzy Fiutowski miał bardzo udany debiut, czyli 3-1 ze Śląskiem. Tutaj o Pogoni możemy powiedzieć, że jest to bieda i problemy jednoczą ten zespół. Kradzież była w szatni, teraz skradziono około 820 metrów kabla miedzianego, mającego służyć do instalacji oświetlenia. Także kłopoty, jeszcze raz kłopoty, ale tu zawodnicy bardzo doświadczeni grają w Pogoni, wiedzą, że jedyną szansą dla nich właśnie jest dobra gra i możliwość wyjazdu zagranicznego albo jeszcze podpisanie kontraktu w innej polskiej drużynie. Ten wynik chyba przyniósł odpowiedź. Pogoń na pewno będzie grała o Mistrzostwo Polski, natomiast Stomil jedynie o utrzymanie w grupie spadkowej. Czy zaryzykowałby pan inne twierdzenie? Nie, absolutnie. Stomil tutaj poza tym jednym meczem, może dwa mecze, które rozstrzygnęły na swoją korzyść, prezentuje się słabo i nawet tutaj ściągnięcie Jackiewicza za dużo nie pomoże, chociaż w pierwszym meczu właśnie ze Śląskiem bardzo dobrze się zaprezentował. Tutaj należy zwrócić uwagę, że bardzo dobrze prezentuje się Drumla, który przed sezonem był bardzo rozchwytywany i przez Legię, i przez Wisłę Kraków. Oby optymistycznie działo się w Pogoni, jeśli awansują do grupy mistrzowskiej, żeby walczyli o medale, a nie poprzestali tylko na tym ze względu na problemy finansowe. Kolejne spotkanie grupy B. Grocklin Grodzisk podejmował Legię Warszawa. Gospodarze przegrali bardzo ważny dla siebie mecz w walce o awans do ósemki. Nie pomogła zmiana trenera w miniony poniedziałek, gdzie Edwarda Lorenza zastąpił Bogusław Kaczmarek. Drużynę wzmocnił Robert Sierka z drugoligowego Ruchu Radzionków. Natomiast nie zagrał jeszcze Marek Citko, który nie otrzymał zgody od klubu sportowego Legia na wypożyczenie. Przyjechałem tutaj w środę, trenowałem, myślałem, że dzisiaj wystąpię. No, myślę, że w poniedziałek będzie ostateczna decyzja. Grodziszczanie od początku mieli przewagę i prowadzili od 21 minuty, kiedy to po rzucie rożnym, wykonanym przez Bogdana Pruska, piłkę Grzegorzowi Rasiakowi podał Krzysztof Majda. Napastnik polskiej młodzieżówki efektownie głową pokonał Wojciecha Kowalewskiego. Legia jednak niemal natychmiast odpowiedziała bramką. Po dwóch błędach zawodników Grocklinu piłka trafiła do Radosława Wróblewskiego, który dośrodkował do Musia Hai. Bramkarz Grocklinu Zbigniew Robakiewicz zdołał go wyprzedzić, jednak piłka trafiła pod nogi Cezarego Kucharskiego, który z bliska wyrównał na 1-1.
Ten gol mocno ostudził zapędy Groklinu Dyskoboli. Natomiast Legia bezbłędnie wykorzystała drugą okazję do zdobycia gola. W 38 minucie Bartosz Karwan z 20 metrów strzelił rzutu wolnego, pokonując ponownie bramkarza Robakiewicza, i do przerwy prowadziła Legia 2-1. No jeszcze mecz się nie skończył, ale myślę, że bardzo przyzwoicie zespół gra, stwarza sytuacje bramkowe. Natomiast dwie bramki strzeliliśmy ze sami. No pierwsza, wiedział pan, interwencja bramkarza, druga. My mieliśmy jeszcze dwie sytuacje sam na sam, bo Sokowiec czy Prusek muszą strzelić i jest inny mecz, ale jest to klasowy zespół i potrafi nawet każdy błąd taki wykorzystać. Przegrywamy 2-1. Druga połowa rozpoczęła się od falowych ataków Groklinu Dyskoboli Grodzisk. Najważniejsze, że były one skuteczne, bowiem doprowadziły do wyrównania. W 54 minucie Marian Gerasimowski sfaulował Piotra Piechniaka. Rzut karny dla gospodarzy pewnie wykorzystał Grzegorz Rasia. Potem jeszcze przez kilkanaście minut gospodarze przeważali. Kontry Legii były jednak coraz groźniejsze. W 62 minucie Zbigniew Robakiewicz z trudem obronił strzał Jahai. 3 minuty później szansa dla gospodarzy, w której Grzegorz Rasiak omal nie pokonał strzałem z przewrotki Wojciecha Kowalewskiego. Decydujące jednak okazało się wprowadzenie do gry Mariusza Piekarskiego. W 85 minucie jego piękny strzał z 25 metrów przesądził o wygranej gości 3-2. No jest bardzo trudno, mówię, zdobyć 3 punkty na tym boisku i naprawdę piłkarzom Groklinu należą się słowa uznania. Podjęli walkę, nie przestraszyli się naszego zespołu, ale nie oszukujmy się, w przekroju całego spotkania byliśmy zdecydowanie lepsi, dominowaliśmy praktycznie w każdej strefie boiska i zasłużenie wywozimy stąd 3 punkty. Byliśmy równym przeciwnikiem, Legia jest zbyt klasowym zespołem, żeby nie wykorzystywać takich prezentów, jakie dzisiaj otrzymała. Mecz mogliśmy rozstrzygnąć po 20 minutach, gdzie Prusek Stokowiec dwukrotnie trochę zimnej krwi, inna decyzja. Gdybyśmy prowadzili 2-0, myślę, że Legia by się nie podniosła. Groklin nie będzie zatem w gronie 8 najlepszych zespołów. Wszystko na to wskazuje. No, tabeli się nie oszuka, statystyki tym bardziej. Mecz w Grodzisku obejrzało 3000 widzów. Sędzia, pan Grzegorz Gilewski z Radomia, pokazał 7 żółtych kartek. 5 z nich piłkarzom Legii. No, wie pan, staramy się zawodników namawiać do bardzo agresywnej gry. Tylko tak się teraz po prostu gra w Europie. Oczywiście nie namawiamy do gry faul. Z tym, że trzeba wziąć pod uwagę, że sędzia mógł dać kilka żółtych kartek więcej po drugiej stronie również. Mecz był po prostu bardzo zacięty. Obu zespołom zależało na odniesieniu zwycięstwa. I niestety mówię, ale za mała to zespół Groklinu posiada w dzisiejszym spotkaniu. Sędzia pozwolił na taką twardą grę, ale myśmy to jakoś przezwyciężyli. Na pewno trochę szczęścia, bo takie bramki jak Mariusz dzisiaj strzelił rzadko się zdarzają, szczególnie w końcówce meczu, ale cieszy to, że zdobyliśmy kolejne 3 punkty na wyjeździe i dobrze, bo chyba teraz zapewniliśmy sobie grę w pierwszej czwórce tym meczem. Jak państwo słyszeli wypowiedzi z dwóch różnych obozów. Chwała Groklinowi, że się nie przestraszył Legii, to trener Kubicki. Na co trener Kaczmarek, gdybyśmy strzelili drugą bramkę, Legia by się nie podniosła. Tak, to były ciekawe wypowiedzi. To były tak, jakby oglądali dwa różne mecze. Tutaj na pewno dziwi wypowiedź Darka Kubickiego, że uznanie, że Groklin się nie przestraszył. Groklin nie przestraszył się w pierwszym meczu, kiedy zremisował na Legii 1-1. Na pewno trener Kaczmarek chce zmian kadrowych i tutaj chce wprowadzić Moskałę. Tutaj Sierka zadebiutował, Citko, żeby to nie była Legia, na pewno by zadebiutował w tej kolejce. Także będą na pewno zmiany i ja myślę, że Groklin liczył na 3 punkty właśnie w tym spotkaniu. Będą zmiany, ale czy trener Kaczmarek jeszcze wierzy w to, że może awansować do pierwszej czwórki, bo po tym, co powiedział, trudno jakby w to uwierzyć. Tak, ale ja myślę, że po to został sprowadzony, że w tych 3 meczach miał osiągnąć odpowiednią ilość punktów, żeby właśnie awansować do pierwszej czwórki. Przed Legią spotkanie trudne w Pucharze UEFA. Mamy pytanie, czy to nie jest tak, że wyniki Legii są uzależnione jedynie od trójki zawodników Kucharski, Piekarski i Karwan. Jeśli żaden z nich bramki nie strzeli, to trudno warszawiakom pokusić się o zwycięstwo. Tak, to są zawodnicy, którzy są czołowymi postaciami zespołu, ale w tych pierwszych meczach i w poprzednim sezonie grali za bardzo indywidualnie, za bardzo chcieli pokazać swoje umiejętności, po prostu nie wykorzystywali ustawienia możliwości swoich kolegów. Tutaj trzeba przyznać, że w ostatnim czasie bardzo ładnie grają
pomiędzy sobą, że wymieniają te podania, zauważają siebie i tutaj trzeba przyznać, że jedynym zawodnikiem, który jest najmniej wykorzystany, a który moim zdaniem największy ma predyspozycję, żeby zostać zauważony w kadrze trenera Engela, jest właśnie Piekarski, który jest typowym rozgrywającym, który bardzo dokładnie umie podać piłkę i zaskakujący. Nie gra w szersz, co jest ważne. I króciutko, czy Valencia może się bać tak grającej Legii? No myślę, że się Valencia nie przestraszy. Kolejne spotkanie grupy B. Ruch Chorzów, FAMEK Radomsko. Dla obu drużyn był to mecz o być albo nie być w pierwszej czwórce. Tylko 12 kibiców Radomska przyjechało na mecz do Chorzowa. Ruch dotychczas spotkał się z Beniaminkiem Ekstraklasy 3 razy w lidze i pucharze i nie wygrał żadnego meczu. Czy tym razem przełamie tę serię? Po 2-miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją w podstawowej jedenastce Ruchu pomocnik Jan Woś. Czy będzie to wzmocnienie dla drużyny gospodarzy? W grze Wosia było widać dłuższą nieobecność na boisku. 11 minuta spotkania, brzemienna w skutkach i dla końcowego wyniku spotkania akcja. Damian Gorawski zdecydował się na uderzenie prawą nogą. Wspaniała interwencja bramkarza gości Tomasza Borkowskiego. Rzut rożny dla gospodarzy. Rafał Grzelak, spore zamieszanie na polu karnym. Za krótko wybita piłka, dochodzi do niej Łukasz Surma. Potężne uderzenie. Piłka trafia w napastnika Chorzowian Mariusza Śródfę i jest 1-0. 94. gol Mariusza Śródfy w historii występów ligowych, ale bramka przedziwna, właściwie Śródfa trafiony piłką. Ten rykoszet zmylił bramkarza i ten gol można uznać za szczęśliwy dla Ruchu. Igor Sypniewski w 3 meczach ligowych zdobył 3 bramki. Na razie w Chorzowie jest bez gola. Czy w drugiej połowie uda mu się pokonać Marka Matuszka? Rozpoczęła się seria pojedynków pomiędzy napastnikiem gości a Markiem Matuszkiem. Matuszek z tych pojedynków wyszedł obronną ręką. Nie dał się pokonać, nie dał się zaskoczyć przez tego czołowego snajpera naszej ligi. Igor Sypniewski nie zdobył tym razem bramki, pomimo że próbował różnych sztuczek, chociażby nawet strzałów z dalszej odległości. Najwięcej braw w broniącym się zespole gospodarzy otrzymał bramkarz. Zostałeś bohaterem meczu. Nie można tak mówić, po prostu cała drużyna jest bohaterem tego meczu, bo wszyscy walczyli do końca, nawet nie mieliśmy siły się cieszyć już po meczu, bo wszyscy byli tacy zmęczeni. Ale z dużym trudem ta wygrana wam przyszła. Tak, naprawdę bardzo ciężko się nam grało, ale najważniejsze, że przełamaliśmy tą pasę 3 porażek z drużyną Radomska. Ruch pokazał, że umie się dobrze bronić i nie stracili bramki. Chwała im za to. Na szczęście w piłce nożnej nie zawsze wygrywa lepszy. Myśmy to już kilka razy przeżyli, szczególnie z zespołem z Radomska, kiedy to myśmy byli zespołem zdecydowanie lepszym i przegrywaliśmy. Dzisiaj się historia odwróciła i to my się możemy cieszyć 3 punktów. W ostatnim magazynie Gol mówiliśmy, że Sypniewski dla Famegu jest tak ważny jak Olisa Debe dla kadry. Jak go nie ma, jak nie strzela bramek, to Famek nie wygrywa. No i potwierdziło się. Sypniewski w końcu bramki nie strzelił i Famek nie zdobył nawet punktu. Znaczy szkoda, że nie strzelił, dlatego że bardzo ciekawe bramki strzela przeważnie po indywidualnych akcjach. Ale to trzeba, tutaj może nie zostało pokazane, ale w 90 minucie był karny na Sypniewskim i ten wynik mógłby być remisowy. Tu może wpływ na postawę Radomska miało tylko 12 kibiców. Gdyby może 20 albo 25 było, może ta werwa i zaangażowanie byłoby większe ze strony Radomska. A ja tylko dodam, że trener Mandrysz powiedział, lepiej słabo grać i zwyciężać, niż grać dobrze i przegrać. Potwierdził to Śródfa, który powiedział, że im się wiele razy zdarzyło grać dobrze i przegrać. Teraz się role odwróciły. Tak, teraz Famek, można powiedzieć, był lepszym zespołem, a niestety przegrał. Tak jest w piłce. Ale tutaj trzeba przyznać, że dużo właśnie niespodziankę Famek sprawił, który walczy o tą czwórkę, który można powiedzieć porównywaliśmy z sytuacją ze Stomilem, że Famek i Stomil będą tymi outsiderami tej grupy. Famek po dużej zasłudze, duża zasługa jest Sypniewskiego, walczy nawet o pierwszą czwórkę. Tutaj miał kłopoty na początku, w pierwszych 3 meczach nie strzelił żadnej bramki. Teraz może się pochwalić takim bramkarz Famegu, Borkowski, że przez 365 minut nie stracił bramki. W pierwszej rundzie Śląsk-Wrocław przegrał na własnym stadionie z Amiką Wronki 1-2. Wtedy Amika była w doskonałej formie. Teraz jest w słabszej i wrocławianie pojechali walczyć o punkty na wyjeździe.
Dla obu drużyn było to niezwykle ważne spotkanie, bowiem ewentualna porażka Śląska eliminowała wojskowych z grona 8 najlepszych drużyn w Ekstraklasie. Czeka na nas bardzo mocna drużyna, ja wierzę, że powalczymy o dobry wynik. Co to znaczy dobry wynik? No, dobry wynik, grać dobrze w piłkę, grać swoją grę, a nie tracić łatwo bramki. Zespół Amiki po ostatnich porażkach nie może odzyskać formy z początków sezonu. Zatem zwycięstwo nad jednym ze słabszych zespołów naszej ligi było Amice bardzo potrzebne. To zwycięstwo nie przyjdzie łatwo. To musi być na boisku od początku walka. Dla Amiki spotkanie ze Śląskiem Wrocław rozpoczęło się fatalnie, bowiem już w 68 sekundzie rzut wolny egzekwowali wrocławianie. Do piłki podbiegł Marcin Wasilewski i płaskim strzałem z 25 metrów umieścił futbolówkę w bramce Grzegorza Szamotulskiego. Kolejne minuty to szybkie kontrataki i dobra gra Śląska w obronie. Stąd jeszcze przez kilkanaście minut inicjatywa należała do gości. Natomiast w drugiej połowie Amika podjęła walkę. Dość szybko też wyrównała. W 53 minucie Mariusz Kukiełka wykonywał rzut wolny. Piłka trafiła na lewą stronę do Marka Zińczuka, który precyzyjnym strzałem przeciwległy narożnik pokonał Krzysztofa Pyskatego. Potem przewaga należała do Amiki. Goście bronili się jednak dzielnie. Osłabieniem gospodarzy było zejście z boiska w 65 minucie z powodu kontuzji stawu skokowego napastnika Tomasza Dawidowskiego. W końcówce obydwa zespoły zacięcie walczyły o zdobycie zwycięskiej bramki. Okazję do strzelenia gola mieli jeszcze Krzysztof Szewczyk w 87 minucie oraz młody Karol Gregorek, który strzałem głową próbował zaskoczyć bramkarza Śląska. Niestety żadnej z drużyn nie udało się zdobyć zwycięskiego gola i mecz zakończył się sprawiedliwym remisem 1-1. Panie trenerze, jest pan zadowolony z wyniku? Nie, wiadomo, że wolałbym wygrać mecz, ale był to twardy mecz walki. Początek sezonu bardzo dobry, a teraz coś się zacięło w tej maszynie amikowskiej. Naprawdę trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Gdybym wiedział, to służyłbym pomocą. Niestety nie wiem, z czego to wynika. Mamy jakiś kryzys i chciałbym, aby to się jak najszybciej skończyło. Dziękuję. Punktowaliśmy u takiego ciężkiego przeciwnika, jak jest Amika jest, a jestem zadowolony z walki, a myślę, że po takim ciężkim meczu z dogrywką w Pucharze z Legią chłopcy pokazali, że są dobrze przygotowani, a że mają dosyć sił. Czy to prawda, że jutro na treningu będzie Adam Atysek we Wrocławiu? On sam do nas dzwonił, żeby chciał z nami spróbować parę treningów. Jest taka możliwość, że jutro będzie na treningu. Matysek na pewno by się wrocławskiemu klubowi przydał, ale wiadomo, jakie kwoty wchodziły w grę przy jego ewentualnym zatrudnieniu w Bayerze czy w Wolfsburgu. A Śląsk przecież ma długi. Czy wierzy pan, że może się tak stać, że Matysek jednak stanie w bramce Śląska? Nie, nie sądzę, aby tak się stało. Jedynie może przyjechać i potrenować, odwiedzić rodzinę. Śląsk to niedługa, także nie może pozwolić sobie na takiego zawodnika, a życie ponad stan, które prezentował Śląsk do tej pory, myślę, że to już się skończyło, a nowego sezonu żaden klub nie będzie mógł mieć zaległości czy z urzędem skarbowym, czy z innymi urzędami. Trener Jabłoński powiedział, goście grali ostro, momentami nawet zbyt ostro. Zdaję sobie jednak sprawę, że tak teraz będą wyglądały mecze w walce o awans do czwórki. Czyli to są jakby plusy tej reformy, można tak powiedzieć? To znaczy, może zawodnicy grają z większym zaangażowaniem może, ale ja myślę, że tutaj trener Jabłoński powinien przede wszystkim zwrócić uwagę na swój zespół, który na początku bardzo dobrze się prezentował, 8 meczów bez porażki. Jest to młody zespół, ale teraz ostatnio prezentuje słabą formę. Słabą formę prezentuje Dębiński i wszyscy, znaczy większość zawodników mówiło, że takim przełomowym momentem jest zwycięstwo Pucharze Polski z Polarem Wrocław 4-0, ale tak się nie stało. Amika prezentuje się słabo. Śląsk, Ruch, a może Groklin lub Famek kandydują pana zdaniem na czwarte miejsce w tabeli, bo wydaje się, że Legia, Amika i Pogoń jednak są w bezpiecznej odległości. Tak, te trzy drużyny raczej pewniakami są i będą walczyły o mistrzostwo. Jest to dosyć ciekawa walka, bo jest outsiderem tylko Stomil Losz na te drużyny, pozostałe mogą walczyć właśnie o te czwarte miejsce, ale tu muszę powiedzieć, że wracając do tego meczu, że przez cały mecz Amika wykonywała katastrofalnie słabe stałe fragmenty gry i szybkie zagranie właśnie Kukiełki i błąd Nazaruka spowodował, że wyrównali 1-1 i dosyć szczęśliwie parę kolejek też zremisowali tak samo w Brooklynie. Także nie jest na pewno tak dobrze nie prezentują się jak na samym początku, raczej słaba forma Amiki. Ale zdołali sobie wypracować odpowiednią przewagę. Oto komplet wyników grupy B 11 kolejki i tabela Ekstraklasy.
W grupie B tylko Legii udało się wywalczyć 3 punkty na wyjeździe. Obok Groklinu atutu własnego boiska nie wykorzystał także drugi wielkopolski zespół, Amika. W Szczecinie i w Chorzowie górą byli gospodarze. Potknięcie Amiki wykorzystała Legia, awansując na pozycję wicelidera. Miejscami w tabeli zamieniły się ponadto Ruch i Famek. Tak wygląda tabela grupy B, czyli kontynuuje. Kto na to czwarte miejsce, pana zdaniem? Wszystkie drużyny mają szansę taką samą, dlatego 3 kolejki są, także liczymy na bardzo dobre mecze. Rozmawialiśmy na początku programu o zmianach na stanowiskach trenerów i mamy kolejne pytanie, pana Andrzeja z Krakowa. Skąd się to bierze, że ci sami dobrzy trenerzy mają wyniki w jednych klubach, a w innych nie? No trudne pytanie. Przede wszystkim chodzi o to, o atmosferę. Jeżeli w klub ma jakieś podstawy finansowe, nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych długów wobec zawodników, na pewno trenerowi lepiej się pracuje. Na pewno trener musi dostosować taktykę do zawodników, to nie zawodnicy. To musi wykorzystać przede wszystkim potencjał tych zawodników i musi zdać sobie sprawę, czy może grać ofensywnie, czy może defensywnie i każdym przeciwnikiem inne są mecze. Na pewno trenerzy przede wszystkim są bardzo naciskani przez swoich pracodawców o to, żeby były wyniki i może mają za mało czasu, aby trenować właśnie indywidualnie z młodymi zawodnikami. Na pewno ciężkie dni przeżywał ostatnio trener Polonii Werner Liczka. Polonia przegrywała i nie zdobywała bramek. Stanowisko trenera jednak zachował. Teraz Polonia walczyła o punkty z Krzo Ostrowiec. Przed sobotnim meczem w Warszawie pomiędzy Polonią i Krzo Ostrowiec Świętokrzyski w obu zespołach panowała nie najlepsza atmosfera. Gospodarze odpadli ostatnio z Pucharu UEFA, Pucharu Ligi i Pucharu Polski. Nie odnieśli zwycięstwa w 4 ostatnich spotkaniach, a nawet nie zdobyli bramki. Ten cel jakiś gdzieś jest, to jest zwycięstwo 3 punkty, tak musimy zdobyć aspoń jedną bramkę. Po porażce w Pucharze Polski z Odrą Wodzisław posadę pierwszego trenera w Krzo objął ponownie po 4 latach Józef Antoniak. Ja miałem bardzo mało czasu, 2 dni na to, żeby bezpośrednio rozmawiać ze wszystkimi zawodnikami. Niemniej jednak z tą podstawową jedenastką ze wszystkimi rozmawiałem i uważam, że gra tego zespołu jest oparta na zespołowym graniu. Początek meczu był dość wyrównany, ale już w 4 minucie prowadzenie mogli zdobyć gospodarze. W sytuacji sam na sam z bramkarzem gości Piątkiem nie wykorzystał jednak powracający do składu po kontuzji Maciej Bykowski. Niedługo potem szansę mieli piłkarze Krzo. Po dośrodkowaniu Żelazowskiego bliski zdobycia gola był Małocha. Po jego strzale głową piłka minimalnie minęła słupek bramki strzeżonej przez Liberdę. W 23 minucie gry próbę wymuszenia rzutu karnego podjął Arkadiusz Bąk. Sędzia Piotr Święc bez wahania pokazał mu żółtą kartkę. Już w przedłużonym czasie gry pierwszej części meczu poloniści wykonywali rzut wolny. Dośrodkował Bartczak i po ewidentnym już faulu Lasockiego na Bąku sędzia wskazał na jedenastkę, którą pewnie wykorzystał Igor Gołaszewski. Taka bramka do szatni dodaje skrzydeł, lepiej będzie się nam grało. W drugiej połówce będziemy na pewno grali troszeczkę inną taktyką. Starali się przejmować piłki w środku boiska i wychodzić kontramy. Na początku drugiej części śmielej zaatakowali goście. W tej akcji piłkę rozegrali między sobą Wyciszkiewicz i Małocha. Strzelał Wyciszkiewicz, a po rykoszecie w dogodnej sytuacji znalazł się Popiela. Skutecznie przeszkadzał mu jednak Żwirk Żdauskas. Chwilę później bliski zdobycia drugiego gola dla Polonii był Bąk, jednak jego strzał głową efektownie wybronił Piątek. Z doprowadzenia do wyrównania nie rezygnowało Krzo. Groźnie strzelał Wyciszkiewicz, dobijał najskuteczniejszy zawodnik w drużynie gości Żelazowski, ale na miejscu był Dziewicki. Po fatalnym błędzie Bataty, fantastycznej sytuacji do podwyższenia wyniku, nie wykorzystał wprowadzony do gry za Bąka Tarachulski. W sytuacji sam na sam strzelił prosto w bramkarza Krzo. Wreszcie na minutę przed końcem było jasne, że Polonia już tego meczu nie przegra. Po podaniu Pawlaka drugiego gola dla gospodarzy zdobył Bykowski. Nie gramy źle, gdybyśmy wykorzystali te wszystkie sytuacje, które mieliśmy, na pewno wynik...